Witam wszystkich na kanale z tej strony Masters of Bricks. Dzisiaj mamy troszkę starszy zestaw, na tą chwilę ciężko dostępny, bo już wyszedł ze sprzedaży oficjalnej. A mianowicie mowa tu o serii City, a bardziej podserii Arctic. Myślę, że to jest dość ciekawa seria. Ja niestety upolowałem tylko jeden zestaw. No i mamy tutaj zestaw o numerze 60193 Arctic Air Transport, czyli taki arktyczny śmigłowiec transportowy. Jest on z 2018 roku, posiada, w sumie zawiera 277 elementów, w tym dwie minifigurki, no i mamy tego arktycznego właśnie szablozemnego tygrysa. Myślę, że to jest taki rarytas tego zestawu. No i katalogowa cena to 129,99. No na tą chwilę można jeszcze go dostać na Allegro za 169,90. Więc jak ktoś chce ten zestaw, no to musi uważać, patrzeć najlepiej na promokrocki.pl. Tam będziecie na bieżąco wiedzieć, jaka jest cena i gdzie dostać dany zestaw. Więc zapraszam na intro i widzimy się w recenzji. Jak już wcześniej wspomniałem, zestaw już prawie 200 zł kosztuje. Wcześniej można było go nawet dostać poniżej 100 zł. No i w zestawie posiadamy dwie książeczki, zaraz się nim przyjrzymy na początek. No jak zauważyliście, mamy w zestawie dwie książeczki. Pierwsza z nich zawiera do zbudowania ten oto pojazd oraz lodowiec zamrożonego tygrysa. Jest ona w formie mniejszej niż następna książeczka. No ale zawiera kilka kroków, żeby zbudować 10 kroków, jeśli chodzi o lodowiec. Natomiast pojazd takiego quada zbudujemy w 17 krokach. Jest on dość prosto zbudowany, nic szczególnego. Jeśli chodzi o drugą książeczkę, w drugiej książeczce już się zajmiemy samym transportowcem. Więc myślę, że jest dość ciekawa konstrukcja, ciekawe elementy niektóre zawiera, o których powiem później. Więc to by było, jeśli chodzi o książeczki. Z tyłu oczywiście mamy także wszystkie zestawy z serii, z podserii właśnie arktycznej. Polowałem jeszcze na ten zestaw z mamutem. Może jeszcze mi się uda, choć będzie ciężko, bo sam mamut kosztuje na Bricklinku, z tego co widziałem, około 50 zł, więc to jest dość wartościowy element, jeśli chodzi o ten zestaw, a występuje właśnie tylko i wyłącznie w tym zestawie, więc kto ma okazję, no to nie głapie. No i na początek omówimy może ten mikropojazd, mikrokłada. Myślę, że jest w miarę w porządku zaprojektowany. Z przodu mamy oczywiście jakieś elementy zderzaka, światła. Mamy oczywiście nadruk z logiem arktycznej ekspedycji. Ogólnie seria jest w kolorach takich pomarańczowych, niebieskich, granatowych. W tych kolorach tutaj się wyróżnia. Ma dość fajne, duże koła, jeśli chodzi o kłada. Pojazd posiada kilka fajnych elementów, jeśli chodzi o te akcesoria tutaj do wspinaczki, czy też o tą piłę mechaniczną. Jeśli chodzi o ten element, myślę, że jest on dość ciekawie wkomponowany, bo mamy tutaj fajne miejsce na minifigurkę, takie tutaj oparcia i też nam zaokrągla cały ten pojazd, a tutaj znajdziemy kierownicę. Więc myślę, że tutaj już chyba nie ma co omawiać. Jest zbudowany oczywiście na tych dwóch elementach do mocowania kół. No i to by było na tyle. Kolejny element to jest oczywiście ten lodowiec, w którym znajdujemy tego tygrysa szablozemnego. Mamy tutaj uchwyt, którym możemy zaczepić sobie hak tego helikoptera i właśnie przetransportować zamrożoną bestię. Mamy tutaj kilka elementów imitujących lód. Dość ciekawy element, jeśli chodzi o ten, jest to ta skała, którą znamy w kolorze ciemno-szarym. Tu mamy w takim przezroczystym niebieskim, więc dość ciekawy element do budowania właśnie lodowca. Tu mamy też takie przezroczyste dwa panele, więc też myślę, że dość wartościowe elementy. A reszta w kolorach jest białych, więc myślę, że dość ciekawy element. Tutaj fajnie wchodzi nam to zwierzę, więc tutaj nie ma chyba się do czego doczepić, bo jest dość ciekawą konstrukcją. No i mamy główną konstrukcję tego zestawu, czyli transportowiec
taki helikopter z czterema śmigłami. Swoją drogą dość ciekawe elementy tych śmigieł. Są to takie ostrza. Nie wiem, czy one wcześniej gdzieś jeszcze występowały, ale myślę, że dość ciekawy element, bo mamy tutaj aż ich 12. Więc tu jest, myślę, że dobry nabytek, jeśli chodzi o elementy. Poza tym mamy tutaj oczywiście element do pokrętła, do właśnie wysuwania tego oto haku. Więc działa on dość poprawnie. Poza tym całość jest tutaj zamontowana na takich ślizgaczach. Służyły one jako narty do jakichś skuterów śnieżnych, więc myślę, że zastosowanie też owszem znajdzie. I poza tym on jest fajnie wyważony, że mamy tutaj, możemy go ustawić w takiej oto pozycji, która pokazuje, jakby był gotowy do startu, czy akurat przymierzał się do właśnie zbicia się w powietrze. Więc to jest akurat dobrze tutaj zaprojektowane. Ponadto mamy dość ciekawy element, jeśli chodzi o kadłub. Jest on unikatem, bo występuje tylko i wyłącznie w tym oto zestawie. No i mamy, jak tu widzicie, z boku możecie zauważyć, mamy dwa takie elementy silników ze światłami i jest tu fajny przedziałka, że mamy granatowo, niebiesko i pomarańczowo. Oczywiście tu jest naklejka, tak samo z tyłu, ale w miarę to dobrze nakleiłem i to fajnie wygląda. No i całość mamy też zbudowaną na takim kadłubie, wielkim elemencie tym tutaj, oraz tutaj jest drugi element, też taki większy. Jeśli chcemy się dostać oczywiście do kabiny, zdejmujemy ten element, tutaj oczywiście minifigurka, którą się przyjrzymy później. Jeśli chodzi o środek, w środku mamy tylko komputer, oparcie i to wszystko, więc troszkę ubogo, no ale też za wiele tu się by nie zmieściło. Tutaj widać ten cały mechanizm, jeśli chodzi o ten hak, on jest zawinięty na taką rolkę i bez problemu tutaj możemy nim pokręcić. No jeśli chodzi o tył konstrukcji, moim zdaniem troszkę jest tutaj niewykorzystanego miejsca, bo mamy tutaj sporo jeszcze miejsca, żeby coś tu jeszcze upchać, jakiś, nie wiem, sprzęt, czy może miejsca dla właśnie pasażerów. No o tym nie pomyśleli, co troszkę boli, no ale nic już na to nie poradzimy. No i mamy tutaj także jeszcze takie dwa elementy, które nam w sumie tutaj wszystko przytrzymują. Ja sobie tutaj akurat przygotowałem, żeby się z łatwością dostać do środka, ale teraz widzicie, jak ten helikopter wygląda w całości. No i w zestawie mamy, jak już wcześniej wspomniałem, dwie minifigurki oraz tego wspaniałego tygrysa szablozemnego. Myślę, że jemu się przyjrzymy na samym początku. Jak widzicie, ma tutaj nadruki w postaci takich oto pasów i sam odlew tutaj głowy. Moim zdaniem jest rewelacyjny. Oczywiście ona się rusza w górę, w dół. Ma oczywiście swoje zęby, oczyska. Nos także ma tutaj zadrukowany. No i poza tym możemy go też tutaj troszkę podnieść i jak mamy jakąś płytkę, na której może stanąć, to bez problemu stanie na łapach tylnych. I do góry także mamy jeszcze dwa study, że możemy tutaj sobie nawet minifigurkę posadzić choćby i ona sobie będzie na nim oczywiście przemierzać arktyczne tereny. No i pierwsza z minifigurek, mamy tutaj kobietę, oczywiście dostaje tutaj na wyposażeniu kask niebieski, bez żadnych nadruków. No i mamy tutaj panią w okularkach takich ochronnych, tu oczywiście ma nadrukowany torcik, jak i nóżki z licznymi uprzążami, które podejrzewam, że pomagają właśnie do spinaczek i do takich trudnych terenów. No i w kolorze takim ciemno-pomarańczowym, brązowym, coś w ten deseń. Myślę, że jest dość ciekawą minifigurką. Jeśli chodzi o takie górskie klimaty czy arktyczne, to myślę, że się idealnie nada. No i kolejna minifigurka. Mamy tutaj mężczyznę. Tutaj dostajemy dość ciekawy i inny kask, który jest bardziej takim w stylu jak kaski rowerowe. No, zadrukowano ma tutaj tylko gogle.
i widać, że ma jakby taką kominiarkę ochronną, bo cała główka jest w kolorze granatowym. Ta minifigurka bardziej się nadaje właśnie do takich spinaczek, ten wcześniejszy to był pilot. I mamy tutaj jakieś linki, radio, także jakieś uprzęże. Z tyłu mamy też kapturek, jakieś sakiewki, więc myślę, że jest dość ciekawie zaprojektowana, fajnie nadrukowana. Także się, myślę, nada do jakichś scenek górskich. Więc podsumowując, myślę, że jak zestaw koło stówki, oczywiście na czasy, kiedy był ogólnie dostępny, no teraz już ponad katalogową, ale ja uważam zakup za dość udany, bo mamy dość ciekawy helikopter, fajną, oczywiście fajnego tygrysa szablozemnego, dwie minifigurki. No ten mały pojazd jest takim w sumie dodatkiem mało istotnym, ale ja osobiście polecam, jeśli dorwiecie go w dobrej cenie, to naprawdę się opłaca za około stówkę go kupić. No teraz może być troszkę ciężko. No moja ocena to 9 na 10 ze względu na mało zagospodarowany właśnie ten tył tego helikoptera, choć wtedy podejrzewam, żeby i cena wzrosła. Choć pewnie niewiele. Dodatkowo mamy w zestawie dość ciekawe elementy. Oczywiście minifigurki są dość unikatowe, bo występują w dwóch zestawach, oczywiście serii arktycznej. Moim zdaniem by mogło Lego kontynuować tą serię, bo mi się naprawdę podobała. Dość unikatowym elementem jest tutaj element ten czarny, który trzyma te wszystkie ostrza. Ma tutaj trzy wyjścia wcześniej. Zazwyczaj występował tylko na dwa zaczepy. Więc to jest dość element, ciekawy element, jeśli chodzi o takie tego typu śmigła. Tu mamy te dwa jakby elementy ogona, też unikatowe. Kadłub także jest dość ciekawym elementem unikatowym, tylko w jednym zestawie, tak samo element tutaj pod kadłubem. Reszta elementów myślę, że też jest ciekawa, coś można z niego wydobyć. Poza tym mamy tutaj elementy z nadrukiem. Ten jest niestety naklejką, tak samo na ogonie, ale i mamy chociaż jeden element właśnie z nadrukiem loga tej ekspedycji arktycznej. Więc ja serdecznie zachęcam do zakupu, jeśli będziecie mieć okazję jeszcze go gdzieś dorwać. Jeśli nie, no to polujcie, myślę, że na Allegro chociaż używane gdzieś dorwiecie. A ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie. Oczywiście w komentarzach napiszcie, jaki zestaw chcielibyście jeszcze zobaczyć. Może to być jakiś archiwalny, może być to nowość. Oczywiście piszcie swoje propozycje, ja je zbiorę i może akurat coś wybiorę. Jeśli będą duże zainteresowanie danym zestawem, to będzie większe prawdopodobieństwo, że się pojawi na moim kanale. No i oczywiście musi się też spodobać mnie. No i oczywiście zachęcam do subskrypcji, ostatnio was dość sporo przybyło, więc mam nadzieję, że będzie was jeszcze więcej i dobijemy jeszcze więcej naszych widzów. Oczywiście łapeczka w górę obowiązkowo, jeśli wam się podobało. No i skomentujcie pod filmem, żebym wiedział, co was jeszcze interesuje. Więc do zobaczenia. Pa!